Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Moi drodzy, bardzo Was serdecznie witam w tym naszym kolejnym spotkaniu psalmowym. Mamy dzisiaj 129 psalm. Proszę, otwórzcie sobie Pismo Święte. Wspólnie znowu ten kolejny psalm, kolejna pieśń stopni. Razem sobie go przeczytajmy, pomódlmy się tymi słowami. No znowu, no, strasznie piękne są te psalmy. Dzisiaj będzie naprawdę piękny psalm. Posłuchajcie. Pieśń stopni. Bardzo mnie gnębili od mojej młodości, niech powie Izrael. Bardzo mnie gnębili od mojej młodości, lecz nie zdołali mnie przemóc. Poorali mój grzbiet oracze, wyżłobili długie bruzdy. Sprawiedliwy zaś Pan pozrywał więzy występnych. Niech się zawstydzą i odstąpią wszyscy, co nienawidzą Syjonu. Niech się staną jak trawa na dachu, która usycha, zanim ją wyplenią. Nie napełni nią kosiarz swej ręki, ani ten, co zbiera snopy swojego zanadrza. Nie powiedzą także przechodnie: błogosławieństwo Pańskie nad wami, błogosławimy wam w imię Pana. Moi drodzy, myślę, że dzisiaj jest nam potrzebna taka jedna prosta myśl, która z tego psalmu wynika, dlatego że mam wrażenie, że on idzie w bardzo jednoznacznym kierunku. Mamy jakby dwie części tego psalmu. Pierwsza opowiada pewną sytuację, w tym wypadku Izraela, ale możemy to, myślę, równie dobrze traktować jako sytuację każdego poszczególnego człowieka. I druga jest pewną odpowiedzią na to, co w tej sytuacji się dzieje. Zobaczmy, na czym polega ta sytuacja. Mamy do czynienia z jakimś długo już trwającym cierpieniem i bólem. Czy nie chodzi tylko o jakąś taką jedną sytuację, że psalmista się znalazł, nie wiem, ze swoim narodem albo on sam w jakimś uciemiężonym miejscu, w jakiejś sytuacji po prostu trudnej dla niego, która go nagle spotkała i on w tej sytuacji woła do Pana Boga. Takich psalmów mieliśmy już dużo, gdzie coś się dzieje psalmiście, atakują go z różnych stron, wydaje się jakby, że jakieś nieszczęście na niego spadło, no i jest taka sytuacja zagrożenia, gdzie on do Pana Boga wzywa. Tutaj jest coś trochę innego, dlatego że mamy tutaj do czynienia z długotrwałą jakby już sytuacją cierpienia. Od mojej młodości gnębili mnie. Kochani, na pewno znacie takie sytuacje w swoim indywidualnym życiu i też oczywiście nie trudno takie sytuacje zobaczyć też w życiu, nie wiem, narodów, społeczności, rodzin, gdzie czasem właśnie przez wiele lat ludzie byli niewoleni, krzywdzeni, odbierano im państwowość i tak dalej, tak patrząc z takiej perspektywy historycznej, jak w tym psalmie względem Izraela, ale też tak indywidualnie, że komuś może jakieś cierpienie zaczęło się już w dzieciństwie, nie wiem, przez rodzinę, w której był, albo przez jakieś choroby, przez jakieś inne nieszczęścia i czasem to trwa naprawdę latami. Nawet i dziesiątkami lat, jakby w kółko takie pogrążenie w jakimś cierpieniu, w jakiejś sytuacji. Zobaczcie jeszcze, jak to jest tutaj takim no, cudownym obrazem, w sensie bardzo takim dramatycznym, ale pięknym obrazem opisane, że ten człowiek się czuje, albo Izrael w tym wypadku się czuje, jakby na jego grzbiecie byli oracze. Czyli zauważcie, to jest tak, że no, orka to jest takie długotrwałe przekształcanie jakiegoś gruntu, nie? Czyli tutaj mamy takie coś, że to nie tak, że właśnie się wydarzyło przez chwilę jakieś cierpienie, tylko mamy właśnie pług, mamy jakieś ostrza, które długo żłobią bruzdy w człowieku. Jestem przekonany, że bardzo wielu z Was może się odnaleźć w takim obrazie, że Wam różne cierpienia, różne sytuacje, różni ludzie, różne katastrofy i nieszczęścia życiowe wyżłobiły takie bruzdy na Waszych plecach, na Waszych sercach szczególnie, na waszej duszy, na waszym poczuciu godności i tak dalej. Człowiek się czuje, niech ten oracz wreszcie ze mnie zejdzie, niech przestanie mnie tak krzywdzić. Jakby dlaczego to po prostu trwa już i trwa latami ciągle, jakby nie umiem sobie z tym poradzić. No i ten pierwsza część tego psalmu no, jest niezwykle przejmująca. On tam mówi, nie zdołali mnie przemóc, czyli jakby do końca mnie to nie złamało, w takim sensie ciągle jeszcze żyję, ciągle mam jakąś nadzieję, ciągle myślę, że to się może skończy. Czyli jakby nie, do końca mnie nie stłamsili, no ale to jest nieustanne żłobienie po prostu bruzd na sercu. I jaka na to odpowiedź? Jest, zobaczcie, druga część, która się znowu jest bardzo pięknym obrazem, a to jest bardzo ważne, żeby ten obraz zapamiętać. Mamy obraz czegoś takiego, co nie jest trwałe. Czyli obraz czegoś, co nawet nie zdąży przynieść jakiegokolwiek owocu, nikt z tego nie zaczerpnie i to się już rozsypuje. Ta trawa na dachu, która usycha, zanim ją wyplenią. Czyli zauważcie,
Coś tam się rozwija na dachu, w takim miejscu, gdzie jest pewnie dużo słońca, dlatego to jest wystawione na złe warunki atmosferyczne. I ja, zanim nawet ktoś pomyśli, słuchajcie, trzeba to z dachu usunąć, bo nam to na dachu tam jakby no, niepotrzebnie rośnie, to zanim zostało usunięte, to już zdążyło wyschnąć. Czyli w takim sensie samo się zniszczyło, zanim w ogóle ktoś się za to zabrał. I mamy te obrazy, że to jest coś takiego, że to nikt się tym nie nakarmi. To jest tak marne, tak nijakie, że kosiarz nie napełni swej ręki, że ten, co zbiera snopę, nie napełni zanadrza. Czyli nawet jeżeli ktoś by to zbierał, ktoś próbował z tego wyciągnąć jakieś, nie wiem, owoce, jakieś dobro, coś sensownego, coś pożytecznego, to się nie uda. I to jeszcze jak na końcu jest skwitowane, no nie ma w tym żadnego błogosławieństwa. W sensie nie da się w ogóle w żaden sposób powiedzieć, że tam z tego jest jakieś coś błogosławionego. Więc co to jest za odpowiedź? To jest takie proste przekonanie tego psalmisty, że wszystkie te dzieła tych złych, wszystkie te dzieła tych, którzy mnie niszczą, którzy może w takich moich oczach ludzkich wydają się wręcz wygrywać, wydaje się, że im się powodzi w tym świecie, wydaje się, że nie spotykają ich nieszczęścia, innych krzywdzą, a sami sobie po prostu żyją w dostatku. Psalmista wie, że to jest jak trawa na dachu. Kochani, i tego często takim gołym okiem, jak się patrzy, szczególnie w takim doświadczeniu cierpienia, to tego nie widać. I ten psalm jest bardzo ważny, żeby sobie go przypominać. Pamiętaj, że wszystkie te dzieła złego, wszystkie te dzieła złych ludzi, różne właśnie takie budowle wręcz monumentalne, które oni budują, które się wydają, nikt tego nie pokona, nikt sobie z tym nie poradzi, one się rozsypią. One się rozsypią w proch. Mało tego, nikt się z nich nie nakarmi. Nawet nie jest tak, że przez jakiś czas tam ktoś rzeczywiście se czegoś tam no, z tego weźmie, pożyje sobie tym i będzie mu dobrze. Nie. To się rozsypie w proch i nikt się z tego nie nakarmi. I to może wyglądać po ludzku, że jest inaczej. Ja wielokrotnie słyszałem takie opowieści od ludzi, no ale przecież ojcze, znam tylu różnych tam właśnie, nie wiem, kłamców, złodziei, oszustów różnych, którzy dorabiają się, kupę kasy mają. Mają rodziny, wcale się nie rozwodzą, żyją szczęśliwie. Poczekaj. W takim sensie poczekaj. Oczywiście nie poczekaj w takim, mamy nadzieję, że oni upadną, mamy nadzieję, że im się stanie krzywda. Tylko, że jeżeli oni z tego nie zrezygnują, jeżeli będą w tym pokładać nadzieję, jeżeli na tym będą budować, to im się to rozsypie. Że jakby to zło, które wydaje się tak mocne, no bo żłobi bruzdy w sercu człowieka, ono nie przetrwa. Ono się rozsypie. Ono może wydawać się potężne, ale ono się rozsypie. Kochani, dla mnie ten psalm jest taką prostą pieśnią nadziei. Taką, że kiedy czujesz, że twoje plecy już po prostu nie wytrzymują, że masz tam te bruzdy poorane i już po prostu nie dajesz rady. Mówisz, Panie Boże, po prostu już zdejmij ten pług, zdejmij te bicze. O właśnie, te bicze. Nie wiem, czy pamiętacie, jest taka Ewangelia o tej kobiecie, która cierpiała na krwotok, która podeszła do Pana Jezusa na mnie, po 12 latach dotknęła się Jego płaszcza, jej krwotok ustał. Pan Jezus tam potem szukał jej w tłumie. I tam jest takie bardzo piękne zdanie, kiedy Pan Jezus mówi do niej, córko, podejdź tutaj, twoja wiara cię uzdrowiła, jesteś wolna od swojej dolegliwości. Tam, gdzie jest dolegliwość, to po grecku dosłownie w Ewangelii jest napisane bicz. Tak jak Pan Jezus mówił, jesteś wolna od swojego bicza albo od swojego biczowania. Czyli ta choroba, którą ona miała, to doświadczenie tego takiej też bezradności, bo ona szukała pomocy u wielu lekarzy, nikt jej nie mógł pomóc, była zrozpaczona, to jest, tak się czuła, jakby ktoś ją biczował. Zobaczcie, to jest taki obraz jakby bardzo zbliżony do tego, nie? Taki obraz właśnie pleców poranych razami. Jezus mówi, daj mi ten bicz, ja go zabiorę, tego bicza nie będzie. I w tych momentach, kiedy doświadczamy takiego cierpienia, takiego bólu, takiego właśnie też takiego poczucia beznadziei, że no przecież to nikt nas z tego już nie uratuje, nie wydobędzie, to w ogóle zawsze tak będzie u mnie. Przypomnij sobie Psalm 129. Przypomnij sobie, jak w tym psalmie psalmista, a wierzę, że oczywiście w nim sam Duch Święty to robi, wzywa cię do nadziei, wzywa cię do tego, pamiętaj, te dzieła złego się rozsypią w proch. Jakby zaufaj mi, że moja sprawiedliwość tego dosięgnie. Sprawiedliwy zaś Pan, tak mówi czwarty werset, sprawiedliwy zaś Pan pozrywał więzy występnych. To się wszystko naprawdę kiedyś odwróci. I wiem, byłoby super, żeby to było jak najszybciej. Czasem też już mam dość takiego czekania, kiedy to będzie wreszcie inaczej. Ale ten psalm jest piękną obietnicą, piękną taką nadzieją. Pamiętaj, to jest jak trawa na dachu. Zanim słońce ją zdąży wypalić, zanim ktoś ją zdąży zebrać, to już się sama wypali od słońca. Nikt się tym nie nakarmi.
Więc jakby miej nadzieję w tym obrazie. Pomódlmy się na koniec. Nasz dobry Ojcze, dzisiaj szczególnie proszę Cię za tymi wszystkimi, którzy są porani różnymi ranami, którzy są porani bruzdami cierpienia, poniżenia, braku miłości, samotności, choroby, grzechu, jakiegokolwiek rodzaju zła. Ojcze, niech Twoja nadzieja, która płynie z tego psalmu, niech ona do nich dotrze, niech ich napełni, niech ich wypełni tą Twoją obietnicą, że to się skończy, że to nie przetrwa, że to się rozsypie, że te wszystkie dzieła złego mają swój finisz, mają swój kres, bo Twoja sprawiedliwość tego dosięgnie. Ojcze, proszę Cię, wlej taką nadzieję w ich serca. Amen. Moi drodzy, dajcie swoje czoła do błogosławieństwa. Niech Cię strzeże, niech Cię prowadzi, niech Cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Tyle na dzisiaj. Zapraszam Was za tydzień na kolejny psalm, na kolejne rozważanie, a tymczasem miejcie się najlepiej, niech Wam Pan błogosławi. Z Bogiem, dobrego czasu, dobrej modlitwy. Pa!